Olimpia Grudziądz na własnym boisku wygrywa ostatni mecz sezonu z zespołem z Rybnika. Wynik spotkania to 2-1. Zespół z Grudziądza kończy sezon na 6. miejscu, natomiast zespół z Rybnika spada do 2. ligi. Było to już przesądzone we wcześniejszych spotkaniach ligowych. Ostatnie spotkanie to wspaniały moment dla najwierniejszych kibiców. Mogą oni zdobyć koszulkę ulubionego zawodnika czy autograf. Przyjechaliśmy tutaj z honorem pożegnać się z pierwszego i uważam, że muszę podziękować swoim zawodnikom za determinację, która została zostawiona na boisku 1-0 do przerwy. Uważam, że lepszym zespołem przy kraju całego meczu była Olimpia, co wynik świadczy o tym. Jednak pierwszy raz pierwszy widzę w mojej pracy, mam pretensje za decyzję w końcówce meczu sędziego. Ponieważ uważam, że był rzut karny, ale mój zawodnik twierdzi, że ewidentnie dostał w nogę. No i nawet remis, biorąc pod uwagę drugą podróż na Śląsk, przyjemnie by się jechało, no ale to jest piłka. Uważam, że naprawdę zespół Olimpii też lekko chyba jest przegrany, ponieważ ja uważałem, że będzie walczył do końca o awans do Ekstraklasy. Życzę Kubie, żeby w następnym sezonie tego dokonał, bo naprawdę ma ciekawy zespół. Dziękuję bardzo. Takie trudno, można powiedzieć, uprzedzenia swoich zawodników przed meczem. Trudne są takie spotkania z drużynami, które można powiedzieć. Grają o nic, no na pewno bardziej zależało się na zwycięstwie i drużynie. I to chyba było widać, może nie tyle po determinacji czy zaangażowaniu, ale po prowadzeniu sposobu walki sportowej w dzisiejszym spotkaniu. Gratuluję swoim zawodnikom, zawsze jest ważny ostatni mecz, bo zostawia się prawda kibiców na tam jakieś 2 miesiące po prostu same i że pamiętali o tym meczu i dobrze jest zawsze zacząć i skończyć po prostu zwycięstwem i na tym nam bardzo zależało. Myślę, że nie była to oczywiście nie idealna runda w naszym wykonaniu, ale nie zła. 16 meczy, 27 punktów, bilans bramek 15-10. Wydaje mi się, że to robi jakieś tam może niewielkie, ale moje wrażenie. I jest bazą do tego, żeby po prostu spróbować zbudować tu jeszcze silniejszy zespół, do tego, żeby mógł się włączyć naprawdę tak poważnie o awans, bo powiem szczerze, mieliśmy fajną serię, ale bo to cud by musiał się zdarzyć, żebyśmy ten awans po prostu w tym roku wywalczyli zespołu Męczne i Bukatowa. No, miały troszkę tej jakości więcej i regularnie ją, może nie tyle więcej, ile regularnie.